Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Ja mam na imię Weronika. I dzisiaj nerw błędny, stymulacja nerwu błędnego za pomocą dwóch bardzo prostych technik. Każdy z nas potrafił będzie to zrobić, po to, żeby zastymulować reakcję przywspółczulnego układu nerwowego. O nerwie błędnym nagrałam już film, tłumaczę tam istotę nerwu błędnego, jakie funkcje pełni w organizmie, dlaczego jest tak istotny i podaję Wam do tego filmu, jeżeli chcecie sięgnąć, przypomnieć sobie albo zapoznać się, podaję Wam link w opisie, zerknijcie sobie. I dzisiaj tak króciutko tylko. Mamy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, jest wiele układów, między innymi autonomiczny układ nerwowy, czyli jakby nazwa nam sugeruje, on działa autonomicznie, niezależnie od tego, jaki byśmy chcieli mieć na to wpływ i co my na ten temat sądzimy. On po prostu realizuje swoje zadania. I są jakby dwie gałęzie tego autonomicznego układu nerwowego. Jeden to jest współczulny, on jest odpowiedzialny za takie momenty w naszym życiu, w którym działamy, tak? Jesteśmy pobudzeni, działamy, jest, jeżeli chodzi o naturę, to jest uciekaj albo walcz, pracuj, działaj, rób, kreuj i tak dalej, tak? To jest układ współczulny, część układu, gałąź układu autonomicznego współczulna. I teraz jest przywspółczulna. I to jest ten obszar, gdzie jest spokój, relaks, odpoczynek, umiejętność, właśnie możliwość relaksowania się, odpoczywania, zażywania spokoju, ale też dobre trawienie. Wszystko tutaj mamy przy współczulnym układzie nerwowym. I te ćwiczenia, te techniki właściwie, które dzisiaj sobie wykonamy, mają za zadanie zastymulować nerw błędny po to, żeby zrównoważyć jedną i drugą gałąź tego autonomicznego układu nerwowego. Jeżeli czujemy takie nadmierne pobudzenie, kładziemy się wieczorem do łóżka, nie możemy zasnąć, bo cały czas gdzieś jeszcze chcemy działać, coś robić, może i czujemy się zmęczeni, ale po prostu jakoś pobudzenie jest w nas cały czas do działania, do tej akcji uciekaj, walcz, tak jak to właśnie w przyrodzie bywa, a jest czas na odpoczynek i relaks, to jest ten moment, w którym możemy z tych technik skorzystać. I pierwszą techniką to jest technika tak zwane bzyczenie pszczół, czyli będziemy wydawać z siebie takie dźwięki, ja je za chwilę zademonstruję, które będą wibrować, nasz nerw błędny biegnie tutaj z boku gardła i wibrując, on stymuluje ten nerw błędny, właśnie wywołując reakcję przywspółczulnego układu nerwowego. I to mniej więcej będzie taki dźwięk. Wdech. Tak? Czujemy to? Wibruje. Te wibracje powodują stymulację nerwu błędnego, który biegnie sobie tutaj z dwóch stron. I zróbmy sobie 10 powtórzeń. To w ogóle dla gardła to jest bardzo przyjemne. To tak jakbyśmy śpiewali, mruczeli sobie. Czasami w technikach, czasami na zajęciach jogi, jeżeli ćwiczycie, możecie spotkać się z mantrami różnego rodzaju, czy na przykład z takim dźwiękiem, z sylabą om, które też głośno się intonuje. Om, i ono też wibruje, więc chodzi o to, żeby powibrował nam tutaj, powibrował głos. Więc zróbmy 10 razy. Hmm.
Tak, to może brzmieć nieco śmiesznie, więc jeżeli chcemy kameralnej atmosfery gdzieś w domu, żeby reszta członków rodziny tego nie słyszała, to po prostu sobie pójdźmy do łazienki gdzieś w ustronne miejsce, zróbmy jeszcze raz. Postarajmy się, żeby ja też się postaram, żeby ten dźwięk był nieco niższy, taki głębszy. Wdech, trzeci raz. Wdech, czwarty. Wdech, piąty raz. I powtarzamy szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Najlepiej 10 razy. To jest pierwsza technika. Z niej możemy zawsze sobie skorzystać. I druga technika, bardzo prosta. Dla niektórych z Was skuteczniejsza będzie brzęczenie. Dla drugich być może ta technika. Więc chwytamy sobie kciukami i palcami wskazującymi, jakby takimi szczypczyczkami tutaj, palce wskazujące na dno ucha i kciuki z tyłu, tak jakbyśmy sobie łapali właśnie tutaj za ucho. Delikatnie dociskamy, bo tutaj biegnie nerw błędny, będziemy go stymulować. I robimy 5 kółek do przodu, ściskając tutaj właśnie palcami. 5 i teraz 5 do tyłu. 4, 3, 2, 1. I powtórzmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pięć do tyłu. 5, 4, 3, 2, 1. I powtórzmy jeszcze raz. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. 5, 4, 3, 2 i 1. I można powtórzyć sobie jeszcze jeden i kolejny, jeżeli tak czujemy. Pamiętajmy, że nie wszystkie techniki będą dla nas skuteczne. Dla jednych te są bardziej, dla innych te są bardziej. Ja Wam prezentuję po to, żebyście znaleźli coś dla siebie. Po to, żeby sobie zastymulować nerw błędny, żeby umieć, kiedy mamy problemy z zasypianiem, czy jesteśmy właśnie tacy rozproszeni, czujemy się tacy pobudzeni, a chcemy zasnąć, bo jutro kolejny dzień. To są właśnie te dwie techniki, które działają na nerw błędny, stymulując je i to się dalej przechodzi na reakcję przywspółczulnego układu nerwowego. Więc bardzo, bardzo zachęcam Was do wypróbowania i jeżeli da Wam to oczekiwany efekt albo macie jakieś inne spostrzeżenia co do tego, to bardzo gorąco czekam, zachęcam Was do komentarzy, czekam na nie, zawsze chętnie czytam i odpisuję. Podzielcie się swoimi wrażeniami, a ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.